filmowy. To jest metoda obserwowania na przykład sposobu organizacji pracy. Z równym powodzeniem można w ten sposób patrzeć na ruch drogowy na bardzo ruchliwych skrzyżowaniach albo na procesy wzrostu kryształów. No chyba nie powiesz mi, że tutaj nie widać pewnych procesów fizycznych, których w żaden inny sposób z notatnikiem ani ołówkiem nie daje się przecież zrozumieć czy opisać. A jednak prawda jest taka, że fizyka wzrostu kryształów jest raczej dziedziną zajmującą się opisem teoretycznym tego, co tam się stanie i sprawdzaniem potem, co wyrosło. Nikt nie używa kamer poklatkowych do takich właśnie celów permanentnie. Zresztą najlepszym przykładem na to, że ta technika nie jest prawdziwą techniką badawczą, jest fakt, że permanentnie nie ma jej, jest nieobecna w placówkach naukowych. No, to jest tylko kwestia tego, że być może jeszcze naukowcy nie bardzo doceniają wagę tego narzędzia. A poza tym powiedz mi, czy sam fakt, że takie zdjęcia nadają się wspaniale do celów dydaktycznych, już nie jest ich wielką zaletą? Przecież to jest jedyny sposób pokazania na przykład ludziom, którzy zapoznają się z jakąś dziedziną, jak to naprawdę wygląda. A poza tym, jak mówię, obserwacja ruchu na skrzyżowaniach, obserwacja ruchu lotniskowego. Dopiero poprzez sfilmowanie poklatkowo ekranów radarowych udało się dokonać pewnych obserwacji dotyczących ruchu lotniczego i rozładować powstające spiętrzenia tego ruchu. A poza tym, przecież technika poklatkowa to jest również i to. Arkusze świetnie znanego celuloidu, na którym powstają kolejne obrazki i sfilmowane klatka po klatce tworzą film animowany, ale niekoniecznie ten, który jest dobranocką. Film, który niesie po prostu niezwykle ważne i poważne obserwacje naukowe. Podróż w głąb. Zmieniają się kształty, barwy, obrysy konturów. Kamera widzi obraz, jakiego nigdy nie zobaczył człowiek. Na filmowej taśmie zarejestrowano bowiem jedyną w swoim rodzaju podróż przez półkule mózgowe. Widok to rzeczywiście niezwykły, a jednocześnie niezwykle pouczający. Dopiero w tym ujęciu stają się wyraźne szczegóły anatomii najdonoślejszego z organów. Widać jak na dłoni, krok po kroku, każde zakole, komorę czy pofałdowanie. Widać dzięki specjalnej, wyrafinowanej technice filmowej, opartej na tych samych zasadach co animacja. Z jedną, acz zasadniczą różnicą. Obiektem jest mózg, najprawdziwszy, choć martwy. Specjalnie utrwalony, a następnie zalany tworzywem sztucznym, mózg zamienia się w twardą bryłę. Sześcienna kostka trafia dopiero teraz do studia filmowego. Tu pokrojona zostanie na plasterki o grubości 25 mikrometrów. Każdy płat zamieni się w kadr na taśmie filmowej. Dokładnie przedstawia się to właśnie tak. Preparat umieszczony na niezwykle precyzyjnym wózku trafia bądź na stół trikowy, bądź też pod nóż mikrotomu. Po odsłonięciu kolejnej warstwy następuje ekspozycja i znów pod nóż. Błysk światła, naświetlona kolejna kartka filmu. Iskrawanie następnego płatka. Kadr po kadrze, tysiące pojedynczych zdjęć, które później ułożą się w filmową opowieść. Rytm nadaje tu projektor, wyświetlając klatki z częstością 24 na sekundę. Ale czas na dobrą sprawę nie gra tu roli. Machina czasu tym razem pozwoliła oszukać przestrzeń. Uczyniła przezroczystym to, co zwykle kryje się pod czaszką. Ta właśnie technika dała nam wgląd według wybranej płaszczyzny. Zobaczyliśmy wszyscy ciało modzelowate, węzeł włókien pomiędzy półkulami mózgowymi. Staliśmy się świadkami otwierania komór bocznych. Dotarliśmy do zwojów podstawowych. A nawet do wzgórza. I choć przeciętnemu śmiertelnikowi nie mówi to nic, to jednak wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tej niezwykłej podróży.
Nasze zmysły rejestrują obrazy zarezerwowane dotychczas dla neurochirurgów. Technika filmowa stała się więc narzędziem poznania, narzędziem pomocnym nauce i dydaktyce zarazem. Właśnie tkwi sens takich eksperymentów, że nawet jeśli nie dowiedzieliśmy się niczego odkrywczego, zupełnie rewolucyjnego, to po prostu w piękny sposób pomogliśmy naszej wyobraźni. Uważam, że to całkowicie wystarczy. Jeśli idzie o edukację, zgoda. Natomiast jeśli idzie o prawdziwą manipulację z czasem, zauważ. Są maszyny, które potrafią zebrać informacje z dowolnego miejsca, z dowolnych czujników, ugrupować ją i przerobić tak, jak sobie życzy badacz. A potem na ekranie każda ta linia to jest przebieg pewnego procesu fizycznego wybranego z określonej jednostki czasu. Machina czasu, zupełnie inna niż kamera filmowa. Bo w tej manipulacji czasu, czasem zwycięzca już jest, ale naprawdę nie jest to, nie jest to ktoś z branży filmowej. Może tak, może nie. Sprawy nie mają się aż tak prosto. Komputery też trzeba czymś karmić. Poklatkowe dokumenty życia gwiazdy. Tylko tak można poddać analizie dynamikę procesów wielkiego jądrowego pieca. Brutalność zmian ziemskiej i nieziemskiej atmosfery. Bo czas biegnie szybko tylko w naszej maluczkich skali. W świecie rzeczy wielkich zmiany są denerwująco powolne. Wyrastają ponad cierpliwość i możliwości obserwatora. I dlatego migawki poklatkowych kamer cykają także w naukowych celach. Na tym filmie czas biegnie 100 razy szybciej. Tylko 100 razy. A przecież istnieje bariera, której technika filmowa nie może przeskoczyć. Bo nie starczy życia jednostki, nawet pokolenia. Wybuchło 20 miliardów lat temu. Był to największy z wybuchów, bo w kosmosie wtedy nic więcej nie było. Jakieś 5 miliardów lat pyłowo-gazowe pozostałości rozbryzgiwały się na boki. Miliard lat później grawitacja skupiła materię w spiralne twory. Zmieńmy obiektyw naszej kamery. W jednej z mgławic wśród grawitacyjnych fal tłukły się kosmiczne pyły. Trwało to dalsze 3-4 miliardy lat. Aż wreszcie 10, a może 12 miliardów lat od wybuchu. Gdzieś na pograniczu galaktyki powstało zagęszczenie. Grawitacja buszowała tam dalej. Miała na to może 2 miliardy lat. Aż ścisnęła centralny zgęstek tak, że rozpalił się termojądrowym ogniem. 6, może 7 miliardów lat temu. 2 miliardy lat później mniejsze zagęszczenia okrzepły. Wśród nich trzeci od centrum, na którym 4 miliardy lat potem śmieszne istotki wymyśliły nazwę Ziemia. Obejrzeliśmy to 5 kwadrylionów razy szybciej. Nie dlatego, że tak się udało sfilmować. Dlatego, że najlepszą z machin czasu jest naukowa wyobraźnia.